Hejcie, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Kuba, to jest kolejny odcinek Zagrajmy w Assassin's Creed. Tak dawno tej serii nie było, bardzo nie było. Oczywiście wina jest oczywiście po mojej stronie. Nie chciałem się jej robić, nikt mi nawet o niej nie przypomniał, ci co oglądali tą serię. No to nie było. No ale teraz postanowiłem, że wrócę do tej serii. Zostało mi bardzo niedużo. Właśnie tu mam misję w Akce, do biura od razu się udajemy. Idziemy do Akki. No i tam. Śpiesz się powoli. Poruszanie się spokojnie. Śpiesz się powoli. Jak może śpisz się powoli? No. Lol. Lol. Dobra. Okej. Okay. Idziemy się dowiedzieć, co ciekawego zrobić w mieście. Bo mamy zabić. Witaj, Altairze. Witam. No, zobaczymy. Nazywa się Sibrand. Znam tego człowieka. To nowy dowódca krzyżaków. Mieszka w dzielnicy weneckiej i zarządza portem w Akce. Zaraz wezmę się do dzieła. Oto miejsca, na których powinieneś skupić swe poszukiwania. W porcie na wschód stąd, pośród statków i ich załóg. Mm-hmm. W kaplicy na północnym wschodzie, obok krzyża stojącego nad portem. Do tego na północy, przed bramą świętego Jana. To mi bardzo pomoże. Dziękuję za rady. Altairze. Tak, Rafiku? Jestem ci winien przeprosiny. Za co? Za to, że wątpiłem w twoje oddanie sprawie. Nie, to ja zbłądziłem. Uważałem, że jestem ponad kodeksem. Nic nie jesteś mi winien. Jak sobie życzysz, przyjacielu. Bądź bezpieczny. Dobra, czyli nasz informator Rafik, właśnie, Rafik powiedział nam, co trzeba zrobić. Czy coś mamy już na mapie odblokowanych? Nie. Musimy iść do portu. Port chyba jest albo tu, ale dobra, najpierw dajemy się tutaj. Sprawdzimy, co ciekawego słychać tutaj. Pararar, okej. O, co tego, templariusza. No tak, Bakka jest kontrolowana przez krzyżowców. A w tych innych miastach jeszcze jest ta kontrola tych panów, co walczą o swoje miasto. Tam jest pan wrog. Tutaj chyba jest ten punkt widokowy. Złapie się? Nie złapie się. Bo po co? Dlaczego ktoś mnie tutaj... Co ja jestem? A bo tam jestem templariusz, Boże, się dziwię. Kurde. Się zaraz nerwujesz, mnie każdy goni. Co ja mam tu jedynkę? Dobra. Panowie się przewrócili, a ja mogę spokojnie zacząć zdobywać ten punkt widokowy. Kto? Kto? Dobra. Okej. Okay. Hopsia wełna. Tak, tak skacze głupio. Ktoś na górze prawdopodobnie będzie i muszę go przywitać moim sztyletem. Hopa, hopa. Nie, nawet nie sztyletem. Gdzie jest port? Tam. Pamiętałem, dobrze. Tam mi się wydaje, że nie ma portu. Skarże, kurde. Więc pójdziemy najpierw tam, bo coś mi pamięć kieruje mnie, że tam był... Tam był właśnie port. Ale najpierw. O, coś nam się odblokowało. Jest wyścig do informatora. Więc idziemy tutaj. Więc od razu jedno zadanko będzie z dyniki. Super, to się od razu miał. Flaga. Skocz. Flaga krzyżaków. No okej. Gdzie ten informator jest? Tutaj. Guten Morgen. Podobno szukasz informacji na temat Sibranda. Tak, szukam. Karam dowiedział się czegoś, co może cię zainteresować. A, tu znajdź go, jeśli chcesz usłyszeć więcej. Dobra, znajdę go. Tam jest, okej. Okay. Kogo mam znaleźć? Karama jakiegoś, kurde. O tak, jak debil biegnę przez to miasto. Nigdy nie... Żeby nie sprawiał kłopotu. No nie będę sprawiał, spokojnie. Ja muszę się tylko dostać do pana, który jest 70 metrów ode mnie. Okej. Okay. Gdzie jesteś, kolego? Może ci, trendowaci. No spóźniłem się.
po to ktoś miałby to robić. Wbijaj, Altairze. Nie rób wiochy. No okej. Okay. Tutaj jest tu. Pokój i bezpieczeństwo, bracie. Wszędzie cię szukałem. Ukradłem dziś ten list. Rzuć na niego okiem, może ci się przyda. Dobra, dzięki wielkie. Gdzie mamy kogoś w jakiś punkt widokowy? Tutaj mamy jeden. Ja do niego pójdę. Tak. Najpierw do niego pójdziemy. Dobra, złapałem się, ale złapałem. My ci wolę. Francuzi. Nie masz tu nic do roboty. Odejdź. Myślałem, że jeszcze jeden. Ja się czai gdzieś. Okej. Okay. Więc będziemy mieli zaliczony tutaj w tym odcinku drugi punkt widokowy. Wbijamy, synchronizujemy. Tego portu musimy się bardziej zbliżyć. Musimy mieć jeszcze dwa śledztwa zaliczone, a w tym odcinku raczej będę kierował się tylko samym śledztwem. Ohoho, dobra, mamy bójkę. Oh fuck. Musiał mnie walnąć, musiał. Chodźcie i zobaczcie, co to wydaje. Powiedz mu, że się nie zgadza. Nie pozwolę żołnierzom wtrącać się w moje interesy. Dobra. Posłuchaj, starcze. Nie, to ty posłuchaj mnie. To moja własność, nie jego. Nie obchodzi mnie, czy sam Chrystus dał mu władzę. To nie jest prośba, tylko rozkaz. To dopiero. Ten człowiek w życiu nie nauczy się rozkazywać. Ale jakiś pijaczyna idzie. Bałagan zrobił w porcie. Nie pozwolę mu się zrujnować. Przeczytaj jego list, zobaczysz, że oferuje dość korzystne warunki. Męczy mnie to. Słuchaj, zobaczę, co oferuje, lecz wątpię, bym zmienił zdanie. Teraz odejdź. Wynoś się stąd. Bójkę tutaj mieć, akurat kraj kieszonkowa. A no tak, bo to nie ma żadnego zaułka. Modlimy się. Może jakiś te... Jezu Chryste. Co to za debil? Boże! Debilu! Na rany Jezusa, daj mi spokój! Co za człowiek? Si vous l'apercevez, ne le laissez pas s'enfuir. Dlaczego ten człowiek nie mogę mu ukraść listu? Widziałem cię, nie miałem prawa tego zabierać. Jeszcze raz. Zabiłbym cię bardzo chętnie. Muszę chwilę poczekać. Muszę się tu zrespi. Więc odejdziemy na chwilę. Dobra. Idziemy od nowa. Dobra, może mogę już go iść, więc muszę go mieć namierzonego, ale ten cholerny frajer, ten pijaczyna, który mnie zaraz chodźcie, zaatakuje. Chodźcie i zobaczcie, co sprzedaje. Mam to, okej. Okay. Dobra, idziemy na ten punkt obserwacyjny. Chodźcie, chodźcie! Ten pijaczyna znowu, ale okej. Okay. Na pewno zrobi komuś krzywdę. Jezu, no ch... On mnie atakuje, niech ktoś coś zrobi! Tak, nie będę się z całym posterunkiem bił. Co za dużo tych templariuszy tutaj? No nie powiem, że za mało ich jest. Drabina. A! Dobra, udało nam się tutaj wbiec. Widzę, że panowie nie skapnięci, gdzie jestem. Ten templariusz cholerny musiał mi wyżyć. Spadaj z tego dachu, już. Skocznij, patrzcie. Skacz. Dobra,
Pilnujesz kościoła? Kto ci może ktoś wejść tutaj? Po co ktoś miał wbijać na kościół? No goddammit. Proszę was. Głupota, że pilnują obok kościoła i też na dachu. Dużek to jest, kurna, duża akka nie jest taka, czy jest duża, ale mają bardzo dużo strażników w synchronizji. Gdzie jest ten port? Tam coś się jara. Tam jest port, ta brama tam jest. Dobra. Idziemy tędy. Fuck. Lerni strażnicy. Tylko żeby mnie nie spotkał tego patrolu. O, nasz informator. Biegniemy do tego. Tak, ratowanie mieszkańca, którego nie praktycznie nic nie robiłem. Co go tak poruszyło? Boże! Ty mogłeś mnie zabić, jestem tylko starym człowiekiem. Co za dziwny człowiek. Dziwny człowiek. Po prostu jestem sprinterem. Sprinterem. O! Jest gdzieś informator, bo widzieliście? Kiedy on przestanie się wygłupiać? Nie, nie rozumiecie. Jestem biedna, panie, potrzebuję pieniędzy. O, tam się panowie zbugowali. Panie, jestem biedna, chora i głodna. Ja jestem księdzem. Proszę panie, macie trochę pieniędzy? Moja rodzina choruje, nie wspomożecie mnie paroma monetami. Błagam was, panie, proszę tylko o parę monet, proszę. Też proszę o wiele rzeczy i nie dostaję, więc... Potrzebuję paru groszy na jedzenie. Masz grosze, żebyś ten, żebyś gdzie indziej. Chyba, gdzie jest ten informator cholerny, bo widzę, że coś się... Nie wiem, gdzie on jest, ale jak my nie zdobędziemy ten punkt widokowy... Jak zdobędziemy ten punkt widokowy, to się dowiemy, gdzie jest ten nasz informator i możemy już po tym, jak znajdziemy tego naszego pana informatora, który tu się czai... O, chyba już wiem, gdzie jest... Tam chyba powinien być. Synchronizuj. Dobra. Gdzie on będzie? O, tam jest pobicie, tam są zabójstwa, więc pobijemy. Tak. Super. Super. Naprawdę super. Blisko. Jedyny plus. Zażalenia należy kierować do przedstawiciela gildii w sądzie morskim. Nieposłuszeństwo będzie karane więzieniem. Ty tu gadasz. Wszystkie statki przejmuje zakon krzyżacki. Skargi i zażalenia należy kierować do przedstawiciela gildii w sądzie morskim. Nieposłuszeństwo będzie karane więzieniem. Mhm. Oczyścić wszystkie zatumowane statki z ładunku i załogi. Kapitanowie mają zgłosić się do przedstawiciela zakonu krzyżackiego w celu przeniesienia. Każda próba zatrzymania przejętego statku zostanie surowo ukarana. Mhm, tak, gadaj sobie, gadaj. Pobiję cię zaraz, tylko że... Tak, więc to są strażnie. Tego mogę tutaj bić, mogę spokojnie się. Nie powinieneś był tego robić. Ura, ja mogę kontrować. Ja mam się ciebie bać? Ktoś na pewno straci życie. Kurna. Mogę cię zabić zamkniętymi oczami. Chcesz się bić? Kurna, się leje z tymi debilami. Dobry Boże, nie rozśmiewaj! Oh fuck! Spadamy się. Na rany Jezusa, daj mi spokój!
Olera, templariusz. Nie ma tak tego jeszcze. Dobra, lepiej. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Wszystkie statki handlowe przejmuje zakon krzyżacki. Wyładujcie towary. Akty własności należy przedstawić w sądzie morskim do jutra w południe. Żadnych wyjątków, żadnych opóźnień. No, no będzie pierdzielił. Z ładunku i załogi. Ten leży. Panowie mają zgłosić się do przedstawiciela zakonu krzyżackiego w celu przeniesienia. Każda próba zatrzymania przejętego statku zostanie surowo ukarana. Dobra. Bić się z nim tym mogę normalnie. Nie muszę tego oglądać. Dobra, mamy go. To nie moja wina. Ja tylko wykonuję rozkazy. Jeśli chcesz odzyskać statek, zwróć się do sądu. Nie o to mi chodzi. A o co? Sibrand przejął ponad 100 statków. W jakim celu? Blokady mają wypłynąć na pełne morze i ustanowić kordon. Po co? Czyżby Salah ad-Din zamierzał zaatakować od morza? Nie, nie przed nim się bronimy, lecz przed statkami z domu. Mają odciąć Ryszarda od posiłków. Dlaczego jeden z wasali Ryszarda chce go w ten sposób osłabić? Nie wiem. Zapytaj Sibranda. On wydał rozkazy, ja tylko mam je wykonać. Proszę, puść mnie. Powiedziałem wszystko, co wiem. Przykro mi. Nie mogę ryzykować, że mu o mnie powiesz. Dobra. Możemy wrócić już do biura, ale to już będzie w następnym odcinku, czyli zabicie Sibranda. Dziękuję bardzo za uwagę, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!